Dzień dobry kochani, Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj troszeczkę o energiach miesiąca grudnia. Co będzie się działo, na co zwrócić uwagę, żeby idealnie zaprogramować sobie nowy rok 2024. Grudzień oczywiście 12 miesiąc, czyli miesiąc, który można powiedzieć z taką energią wisielca, ale dlatego, że kończy się ten czas panowania mroku. 21 grudnia mamy Święto Światła i zaczyna się 12 magicznych nocy, czyli ten czas 12. Tę energię tego czasu 12. Czyli już wchodzimy jak gdyby w tę energię tego czasu 12. I żeby tę energię grudnia idealnie wykorzystać, to trzeba wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę. Wiele osób myśli, że wszystko jest zapisane w gwiazdach. Wiele osób myśli, że wszystko jest zapisane w Księdze Życia i że właściwie najważniejsze w grudniu są przepowiednie, najważniejsze są wróżby, a nic bardziej błędnego. W grudniu najważniejsze jest programowanie nowego roku, żeby idealnie ten nowy rok zaprogramować. I tutaj moja propozycja dla Was. Ponieważ zawsze spotykamy się na czasie 12, to w tym roku ten czas 12 będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Tak, żeby jeszcze lepiej sobie ten czas pięknie przygotować na ten rok 2024. Ponieważ w grudniu są bardzo aktywne energie, które blokują nam nasze szczęście, nasze intencje, nasze marzenia i każdy z nas to wie, prawda? Czyli to są święta, to są różne sytuacje w życiu, w rodzinie, które zazwyczaj nie są piękne. I zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj. Czyli dużo jest takich momentów, gdzie mogą być sytuacje jakieś konfliktowe, mogą wychodzić na powierzchnię jakieś dziwne rzeczy, dlatego to jest 12 miesiąc, czyli miesiąc wisielca. No ale to wszystko jest dlatego tak bardzo aktywne, żeby zablokować to programowanie pozytywne nowego roku. Ponieważ mamy tutaj na Ziemi siły mroku i siły mroku zrobią wszystko, żeby zablokować Twoje marzenia, Twoje życzenia, zablokować miłość, zablokować bogactwo, zabrudzić Cię energetycznie, zabrudzić Twoje myśli, zabrudzić Twoje intencje i ogólnie najlepiej, jeżeli całkowicie negatywnie zaprogramować ten nowy rok. I jeżeli to wiemy, to możemy im się sprzeciwstawić. Dlatego ja w tym roku bardzo pięknie Was poprowadzę przez praktycznie cały grudzień. Czyli oczywiście przed nami teraz będzie jeszcze rytuał pełni księżyca, potem będzie rytuał nowiu księżyca, ale dla mnie taki najważniejszy moment to jest ten 21 grudnia. I teraz bardzo Cię proszę, weź sobie zapisz w kalendarzu 21 grudnia jako ten moment przełomowy. Tego dnia spotkamy się na bardzo silnym i bardzo zaawansowanym rytuale świec intencyjnych i bardzo proszę, zastanów się już dzisiaj, co chcesz przyciągnąć do Ciebie w tym nowym roku, w tym roku 2024, żeby przygotować sobie konkretne intencje. Czyli 21 grudnia w Święto Światła możesz zamówić u mnie rytuał świecy intencyjnej na jedną konkretną intencję albo kilka rytuałów świec intencyjnych na kilka intencji przyciągających marzenia w tym nowym roku. Kolejna bardzo ważna rzecz to czas 12. Czas 12, każdy wie, że jest to czas, który programuje każdy miesiąc w nowym roku. I tym razem na grudzień, styczeń, ponieważ czas 12 to jest ten moment przełomowy grudnia i początku stycznia, to oczywiście jest to taki bardzo, bardzo intensywny czas, który spędzimy razem. Można oczywiście korzystać z tych starych treści, czas 12 na mojej stronie bucardimaria.com, ale można również zamówić u mnie konkretny rytuał na każdy miesiąc w nowym roku. Czyli
pierwsza magiczna noc, druga magiczna noc, trzecia magiczna noc, czwarta magiczna noc i tak dalej przez cały ten czas 12. Czyli możesz konkretnie wyznaczyć sobie na przykład miesiąc maj, miesiąc czerwiec, że w tym miesiącu chcesz osiągnąć to i to i wtedy zamawiasz sobie tylko jeden rytuał, na przykład na piątą magiczną noc. I wtedy przesyłasz do mnie intencje, co konkretnie chcesz na ten miesiąc maj sobie zaprogramować. Możesz oczywiście skorzystać z całej serii, czyli czas 12, 12 rytuałów na każdy miesiąc w nowym roku. Możesz sobie oczywiście zaplanować, że dopiero gdzieś we wrześniu czy w październiku w tym nowym roku chcesz to i to konkretnie osiągnąć i wtedy zamawiasz sobie rytuał typowo na tą dziewiątą czy dziesiątą magiczną noc, która programuje październik. Bo jeszcze raz to przypominam, czyli osobno mamy czas 21 października, czyli święto 21 grudnia, czyli święto światła, a później mamy ten czas 12, gdzie każda z 12 magicznych nocy odpowiada za jeden miesiąc w nowym roku. Jeżeli więc chcemy sobie perfekcyjnie zaplanować cały nowy rok 2024, żeby nam tutaj siły mroku nie namieszały, nie narobiły nam jakichś problemów, jakichś trudności, no to wtedy możesz sobie zamówić całą serię. 12 rytuałów na 12 magicznych nocy, czyli 12 rytuałów i każdej z tych nocy, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta do 12, wykonuje dla Ciebie konkretny rytuał, który programuje jeden miesiąc. Pierwsza magiczna noc, styczeń, druga, luty, trzecia, marzec i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie teraz, jak odsłuchasz ten podcast, to wejdź sobie na moją stronę mariabucardi.pl. I na tej stronie w zakładce najważniejsze terminy, na samej górze zakładka najważniejsze terminy, czyli w menu, bo jeżeli naciskasz na telefonie komórkowym, otwiera się menu, pierwsza zakładka, jeżeli otwierasz na komputerze, to po lewej stronie otwiera się pierwsza zakładka, najważniejsze terminy, tam znajdziesz wszystko dokładnie opisane, czyli rytuał 21 grudnia, oczywiście wcześniej będzie jeszcze rytuał pełni, rytuał nowiu, to oczywiście są też bardzo ważne energie, teraz szczególnie na przełomie listopada i grudnia, no i potem mamy Święto Światła 21 grudnia i potem dokładnie 12 magicznych nocy, czyli nie przegap tego terminu. Jeżeli należysz do osób, które chcą poznać swoją przyszłość koniecznie, to moja taka rada, najpierw zaprogramuj swój nowy rok, a potem dopiero się zdecyduj na przepowiednię, na przykład w styczniu albo w lutym. Nie rób tego błędu, który robi wiele, wiele osób. O, w grudniu przepowiednie, a potem no to zobaczymy, co będzie. Bardzo wiele osób przegapia ten moment tego magicznego grudnia, ten najważniejszy moment, jaki mamy, żeby zaprogramować sobie nowy rok, a potem się dziwią, a no znowu się nie udało, znowu kolejny rok, a znowu stoję w tym samym miejscu. Pamiętaj, miesiąc grudzień to jest miesiąc przełomowy. To od miesiąca grudnia zależy Twój nowy rok. Nie od Sylwestra, jakie tam w Sylwestra sobie wyślesz marzenia do wszechświata, tylko czas od Święta Światła przez 12 magicznych nocy. Zapraszam Cię z głębi mojego serca. Idziemy dalej, działamy dalej. Buziaczki, papa, Twoja Maria Bucardi.